Mimo obecności telewizji czy internetu, książki nadal cieszą się dużą popularnością. Dziś przedstawiam Wam 10 najlepiej sprzedających się książek w historii. Miejsce 10. Pajęczyna Charlotte. Amerykańska powieść fantastyczna autorstwa Brooksa White'a z 1952 roku. Książka opowiada o śwince Wilbur, która zaprzyjaźnia się z pajęczycą Charlotte'ą. Miejsce 9. 100 lat samotności. Powieść kolumbijskiego pisarza Gabriela Marqueza uważana za arcydzieło literatury swojego regionu. Jest to najczęściej tłumaczona książka z języka hiszpańskiego. Dzieło zostało wydane w 1967 roku. 100 lat samotności opowiada historię rodziny na przestrzeni 6 pokoleń w fikcyjnej miejscowości Macondo. Miejsce 8. Buszujący w zbożu. Powieść Salingera z 1951 roku jest najbardziej kontrowersyjną książką w historii. Porusza w sposób bezpośredni temat seksualności nieletnich oraz używa wulgarnego języka. Treść książki to napisana w pierwszej osobie retrospekcja chłopca, który uciekł z prywatnej szkoły średniej i błąka się po Nowym Jorku. Główny bohater książki stał się ikoną nastoletnich buntowników. Miejsce 7. Kod Leonarda da Vinci. Czwarta powieść sensacyjna Dana Browna. Thriller obnażający tajemnice chrześcijaństwa oraz Watykanu. Mimo inspiracji prawdziwymi wydarzeniami, książka pozostaje nadal fikcją literacką. Powieść została odebrana w bardzo zły sposób przez środowiska katolickie. Przedstawiona w książce historia opowiada o Robercie Langdonie, który próbuje rozwiązać zagadkę rytualnego mordu dokonanego w Luwrze. Miejsce 6. Sen czerwonego kamienia. Klasyczna opowieść chińska z XVIII wieku. Powieść uznana jest za najwybitniejsze dzieło literackie Chin. Książka opowiada o upadku arystokratycznej rodziny na tle realistycznego obrazu społeczeństwa XVIII wieku. Miejsce 5. Lew, czarownica i stara szafa. Pierwsza z opowieści z Narni autorstwa Lewisa. Wydana w 1950 roku książka fantasy opowiada historię czwórki rodzeństwa podróżujących przez zimową krainę, do której wrota znajdują się w starej szafie. Jest to jedno z najwybitniejszych dzieł gatunku. Miejsce 4. 10 murzynków. Powieść Agaty Christie z 1939 roku. Jedno z największych dzieł literatury kryminalnej opowiada historię 10 osób uwięzionych na bezludnej wyspie. W nocy rozpoczyna się makabryczna zabawa, w trakcie której wychodzą na jaw dawne grzechy uwięzionych ludzi. Książka była wydawana pod różnymi tytułami: 10 małych murzynków, 10 małych Indian, czy też I nie było już nikogo. Ostatni tytuł nawiązuje do wyliczanki, która pojawia się w książce. Miejsce 3. Hobbit, czyli Tami z powrotem. Powieść Tolkiena z 1937 roku opowiada historię hobbita Bilbo Bagginsa, odbywającego niebezpieczną podróż do samotnej góry, gdzie swoje leże ma smok Smaug. Choć pierwotnie książka była kierowana do dzieci, dziś uchodzi za klasyk i ma wielbicieli w każdym wieku. Miejsce 2. Władca Pierścieni. Błędnie nazywana trylogią, jednolita powieść autorstwa Tolkiena jest kontynuacją Hobbita. Podobnie jak swoja poprzedniczka, opowiada historię Hobbita odbywającego podróż. Jednak tym razem podejmuje dużo poważniejsze tematy oraz posługuje się bardzo rozbudowaną, wielolinijną fabułą. Władca Pierścieni to najsłynniejsza książka opowiadająca historię umiejscowione w fikcyjnej krainie Śródziemie, na której potrzeby została opracowana, rozbudowana i szczegółowa mitologia. Miejsce 1. Opowieść o dwóch miastach. Powieść historyczna Karola Dickensa. Publikowana od 1959 roku książka oparta jest na wydarzeniach mających miejsce w trakcie rewolucji francuskiej. Opowiada historię Francuza i Anglika na tle dwóch miast – Paryża i Londynu. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!